Witam Państwa, Dar es Salaam, jak zwykle, wraca do nas lato, robi się ciepło, temperatury już przekraczają dobrze 40 stopni w słońcu, to znaczy no, w stronę 50 stopni plus i dobrze, niech przychodzi lato, bo tak ma być. Jest papieros w ręce, to znaczy, że będzie gadane. Będzie, no, przygotowywałem się do tego tematu trochę, bo temat nie jest też łatwy, lekki i przyjemny, a chodzi mi mianowicie o drogi w Tanzanii. To te wszystkie możliwe rodzaje drog, jakie tutaj są i sposób jazdy na tych drogach. Temat jest naprawdę niezwykle ciężki, bo przyjeżdżając tutaj, nawet się nie spodziewałem, że coś takiego można zastać, jak tutaj naprawdę mamy. W najśmielszych oczekiwaniach Europejczyka nie przyjdzie do głowy, że drogi mogą się tak diametralnie różnić od dróg, które znane są nam wszystkich z Europy. I tutaj już trzeba ten temat podzielić na drogi w samym centrum miasta i drogi na obrzeżach, w tych wszystkich dzielnicach, takiej na przykład jak my tutaj mieszkamy. Pokażę Wam oczywiście do tego zaraz dużo materiałów, jak te drogi wyglądają, jak się prezentują, jak się po nich jeździ. Powiem Wam tylko tyle na początek, że kiedy pierwszy raz tutaj jechałem samochodem z lotniska do hotelu, byłem po prostu przerażony. Nie chciało mi się wierzyć, że po takich drogach można w ogóle jeździć samochodem. Ale okazuje się, jest to możliwe. Mamy też auto. Uczyliśmy się jakoś jeździć. Już teraz tak naprawdę nie mamy większych kłopotów. Ale początki, naprawdę uwierzcie mi, to był dramat. Za każdym razem, gdzie jechaliśmy trochę dalej, przede wszystkim do centrum miasta, to było jak wyprawa. To było tak ciężkie, jakby przejechać w Europie po normalnych, dobrych autostradach 300-400 km, a ja byłem zmęczony tutaj po 30-40 km. To było nie do opisania. Teraz jest lepiej, ale kosztowało to naprawdę dużo nauki. I teraz tak. Te drogi w dzielnicy takiej, jak my mieszkamy, są jakie są. To znaczy, jest tak naprawdę jedna droga asfaltowa. Teraz jeszcze zostało wybudowanych kilka następnych dróg asfaltowych, takich poprzecznych, które biegną do pewnego momentu i nagle się urywają i przechodzi się na taką drogę ziemną, ubitą albo mniej ubitą. To Wam zaraz pokażę. I po takich drogach trzeba też jakoś jeździć. Teraz Wam przedstawię po prostu te wszystkie drogi lokalne, po którym się poruszamy. Naprawdę temat jest interesujący. Zobaczycie tam takie rzeczy, których na pewno na drogach na waszych osiedlach nigdy nie widzieliście, a tutaj się spotkacie z czymś takim. Więc mały łyk fanty o smaku ananasowym. Fanta ananasi jest naprawdę dobra i bardzo zimna. I zapraszam na projekcję, będzie wesoło. Tak jak Wam obiecałem, pokazuję Wam, jakie tutaj są drogi i chcę Wam najpierw pokazać drogę, która jest tutaj już częściowo naprawiona na naszą specjalną prośbę. Została naprawiona i wygląda mniej więcej tak. To jest już droga, jak mówiłem, po naprawie i jakoś po tej drodze można do naszego domu dojechać. Pewnie takich dróg nieczęsto zdarzyło Wam się zobaczyć, no ale jak Wam mówiłem zawsze, to jest Tanzania i drogi są tanzańskie. A tu takie jeszcze otoczenie. Można też sobie zobaczyć tam w oddali. Widać ten teren, gdzie jest nasz dom. To jest ładne. A drogi są jakie są. A będą jeszcze gorsze. Zaraz Wam pokażę. A tu zobaczcie, tutaj jest produkt, z których się robi takie drogi. To są w większości kamienie koralowe, które są wydobywane z oceanu i potem są mielone. Przepraszam, nie są mielone. Są ręcznie tłuczone młotkami. Ja byłem w szoku, że tutaj tak to jest robione. Pewnie są jakieś większe
firmy, które to robią automatycznie, ale tutaj do tych potrzeb, na te ulice, to jest wszystko ręcznie, młotkiem tłuczone na mniejsze kawałki i potem z tego jest zrobiona droga. Zobaczcie, w tej chwili znajdujemy się na tej głównej drodze, która potem łączy się z drogą asfaltową za jakiś kilometr. Zobaczcie, to są dziury. Je można teraz lepiej widzieć, bo są trochę mokre. Pewnie coś popadało albo ktoś... O, tu zobaczcie sobie, jak można po tych drogach jeździć. No, naprawdę z dużą prędkością i bez strachu. No, pewnie ja bym tak w życiu nie pojechał, bo to by oznaczało mój ostatni dzień życia. A tutaj mkną sobie na tych motorkach panowie Boda Boda. No, widzicie, to tak to wygląda z bliska. To jest nawierzchnia głównej drogi. A jak jest mokro, to już można naprawdę zapomnieć. To się po prostu człowiek modli, jak ma dojechać, no ale jakoś dojeżdża. Tak wyglądają tutaj główne drogi. Proszę Państwa, troszkę inny świat, nie? Proszę sobie zobaczyć, taka trochę boczna ulica. No i tutaj tak wygląda. To nie jest żart. Po deszczach, jakie były i jakie czasami się pojawiają, wygląda jedna część tak. No druga część jest trochę lepsza. Ale jak płynie woda, no to jest jak jest. Tu po obu stronach macie tylko praktycznie domy do zobaczenia. My tu kiedyś też mieliśmy taką okazję inny dom sobie wynająć, ale jakoś to się potem nie udało. Nie żałujemy tego. O, zobaczcie. Jaka piękna droga, nie? Tu się tak jeździ. Zobaczcie, taki dół. No trzeba go pokonać i trzeba sobie z tym radzić. Jedzie się bardzo powoli, no ale jakoś człowiek się porusza. Tak wygląda nasza piękna Tanzania. Ciambo! Drzewa są ładne, nie? Droga jest też super. Pokażę Wam takich dróg jeszcze trochę innych, bo bywają jeszcze gorsze, nie? Ale bywają też lepsze. Te lepsze Wam też będę oczywiście chciał pokazać, a nawet te najnowsze i najlepsze, które są w centrum miasta, naprawdę znakomitej jakości. To, co jest nowe budowane i wiele lepsze od tego, co jest w Europie. O, a tutaj to jest już praktycznie luksusowa droga. Tutaj ją ktoś chyba sam wyremontował. Jest prawie gładka jak lustro. Tu już można luksusowo jechać. Nawet w towarzystwie palm i różnych innych pięknych roślin. O, zobaczcie, jakie piękne drzewo tutaj. Z kwiatuszkami. Jest ich więcej. Roślinność jest piękna. Pokażę Wam je dużo. Bo jest też co oglądać, nie? O, tutaj obok drogi takie coś rośnie. Choć nie wiem, co to jest, ale ładne. I zobaczcie właśnie to, o czym Wam mówiłem, to, co Wam chciałem pokazać. Tutaj są na drogach takie garby. Chyba tak to się nazywa. I one są bardzo wysokie. One mają jakieś 20 do 25 cm wysokości. Zobaczcie. I z taką prędkością trzeba jechać, no nie wiem, 2-3 km na godzinę, żeby to pokonać, żeby po prostu nie rozwalić auta, nie pourywać zawieszenia. To jest zrobione ekstra dla tych motocyklistów, tych Boda Boda, bo oni tutaj naprawdę jeżdżą bardzo szybko i powodują masę wypadków. Ale czy to tak naprawdę pomaga, to też nie wiem, bo oni tak czy tak skaczą po tym z naprawdę sporą prędkością, nie przeszkadza im to, a samochody po prostu od tego się psują, bo niektóre te garby są tak wysokie, że można sobie po prostu auto na tym zawiesić i dalej nie pojechać, bo jak jest nowy, to jest bardzo wysoki. O, i tu jest taki następny i będziemy też przez niego. O, widzieliście tam, ten przejeżdża sobie tak czy tak bez problemu, a my, o, to jest prędkość, jaką musimy to pokonać i uważać, żeby się na tym nie zawiesić, bo już kilka razy przetarliśmy samochodem bardzo porządnie. No takie są te uroki tych dróg tutaj. Zobaczcie teraz, tu jest taka następna odmiana takich zwalniaczy. To jest jakby taka harmonijka zrobiona z asfaltu
i z kamieni, o, i tak się po tym jedzie, że całe auto skacze i też się nie da jechać szybciej po tym, jak no może 5 km na godzinę, żeby po prostu nie pourywać wszystkiego w aucie. O, tu zobaczcie, następny taki wysoki garb, trochę dłuższy, więc można go łatwiej pokonać, a zaraz po nim są dziury, więc naprawdę trzeba uważać, żeby dodatkowo jeszcze nie wpaść w dziurę. No i po prostu nie, o, zobaczcie tutaj. O, tak się tutaj jedzie, a zaraz po tym, jak mówiłem, dziury. Trzeba je próbować omijać. Takie są uroki jazdy tutaj w Dar es Salaam. A tu jakiś biały pan trafił się na drodze. Taka ciekawostka, zobaczcie, na drodze spacerują krówki, spacerują kozy. No i trzeba poczekać, nie da się tak po prostu jechać. To jest też jakiś urok tego kraju. O, tam młode krowy, jak cielaki to się nazywa, te młode krowy. Trzeba przeczekać, jak one sobie przejdą i potem jechać dalej. Życie, drodzy ludzie, życie w Afryce tak wygląda. Tak, ludzie, to nie ma żartów. My jesteśmy na jednej z głównych ulic tutaj. To nie jest jakaś taka tam ścieżka gdzieś przez las, ale to jest jedna z głównych bocznych ulic po tej takiej najgłówniejszej ulicy, która jest asfaltowana. Ale to jest tylko ta jedna asfaltowana. Reszta wygląda tak jak tutaj, a ta ulica jest jeszcze w całkiem dobrym stanie. Tu nie ma wielkich dziur. No i jak widzicie, kozy, które się tu nazywają mbuzi, co już kiedyś mówiłem, biegają, no i trzeba im ustąpić jakoś miejsca, nie sobie te zwierzątka przebiegną. Od taki urok życia tutaj. Coś, co jest chyba mało spotykane w Europie, tutaj jest normalne. Więc proszę Państwa, zobaczyliście, jak wyglądają drogi lokalne w tych wszystkich różnych dzielnicach, osiedlach. No jest to na pewno coś innego niż Nacien. Przynajmniej dla mnie to było niepojęte, ale egzystujemy już tutaj ponad rok i jakoś poruszamy się też po tych drogach, choć nie jest to łatwe. A teraz dla odmiany pokażę Wam wiele nowszych dróg, wyremontowanych i niektórych naprawdę bardzo nowoczesnych, które znajdują się w samym centrum Dar es Salaam. Tam będzie jeszcze lepiej, bo centrum to jest praktycznie jedna wielka budowa. Tam są takie horrory czasami na drogach, że trudno sobie wyobrazić. Stoi się w korkach czasami 40 minut, godzinę, półtorej godziny, bo nie ma po prostu szans, żeby przejechać. To jeszcze do tego dochodzą całe tumany kurzu. Czasami ktoś ten kurz polewa wodą. To wasze auto wygląda tak, jakbyście przejechali przez środek pustyni i trochę to jeszcze ktoś skropił wodą. No ale takie są uroki życia tutaj i jeśli chce się tutaj żyć i egzystować, to trzeba się z tym też godzić i to zaakceptować. Każdy kraj ma swoje prawa, wymogi i tak to wygląda. Dlatego teraz pooglądajcie sobie trochę tych lepszych ulic, tam będzie trochę moich opisów, żebyście może coś z tego trochę jeszcze więcej dowiedzieli się. Zapraszam na następny rozdział projekcji na dzisiaj. A tu zobaczcie, mili Państwo, tu już są te normalne drogi w samym centrum Dar es Salaam. Te drogi są wszystkie nowo wyremontowane. Można widzieć nawet chodniki po obu stronach, które są w większości tutaj, w tej części, gdzie jedziemy teraz, miasta, w większości można powiedzieć nawet czyste. Tam po lewej stronie można zobaczyć nowy most, też w tamtym roku ukończony. Już jechaliśmy tym mostem, ten most Wam też pokażę, bardzo przyjemny. Ale tutaj już jest taka jakość dróg, do jakiej jestem ja przyzwyczajony z Europy i Wy na pewno też. Dlatego tyle takich różnych sytuacji nieporównywalnych, bo najpierw jedziemy po tak dobrych drogach w samym centrum miasta, zjeżdżamy z centrum i drogi są takie, no takie jak będziecie w tym materiale wideo oglądać.
Teraz jedziemy przez naprawdę ładną część miasta, to już jest Masaki. Ale to o Masaki będziemy robić tak czy tak osobny materiał, bo tutaj jest co pokazać. Tu po lewej stronie możecie naprawdę ładny budynek banku zobaczyć. O. No i droga równiutka i gładka, tak jak to w normalnym świecie jest. No wiele jest takich różnic, ale te wszystkie różnice, to wszystko będę wam pokazywał, po prostu życie jakie jest. Zobaczcie, po prawej stronie są już jeszcze inne budynki, już takie niezbyt piękne, niezbyt zadbane. Są też między nimi niektóre nowe. No tak to różnie wygląda. Tu jest już bardzo ładna dzielnica w każdym wypadku. Zobaczcie, jakie czyste chodniki. To, co jest u nas nieznane, tam gdzie mieszkamy. Tutaj proszę, czysty chodniczek. Wszystko zadbane, wysprzątane. No, ładnie. Tak powinno być wszędzie, no ale tak nie jest. Rzeczywistość jest naturalnie inna. Ale trochę takiego widoku centrum miasta. Zobaczcie tam z przodu, jaka ładna budowla też. Tutaj wszystko czyściutkie, zadbane, przyjemne. No tak, byłoby chyba zbyt pięknie, gdyby cały świat był tak zadbany. Pewnie byłoby bardzo dobrze, no ale tak nie jest. Rzeczywistość jest jaka jest. I tą rzeczywistość chcę wam zawsze pokazywać. Wyobraźcie sobie, że tutaj, gdzie w tej chwili jedziemy, jeszcze rok temu w październiku był początek budowy. Tego wiaduktu, po którym my w tej chwili jedziemy, nie było w ogóle. Więc naprawdę są rzeczy, które są tutaj tak szybko budowane, że to w Europie jest po prostu niewyobrażalne. Przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałem. Ten wiadukt jest już czynny około 3 miesięcy, czyli cała budowa trwała około pół roku. Pamiętamy, jak w tamtym roku jechaliśmy dołem po takiej wielkiej budowie, to była po prostu gehenna, to była katastrofa. To wszystko jest już w tej chwili gotowe, może jeszcze nie są wszystkie linie wymalowane, ale autem można już tutaj po prostu super jechać. To zmieniło tutaj kompletnie komunikację do południowo-zachodniej części Dar es Salaam. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tych ludzi, jak oni to szybko zrobili. Więc prawda jest też taka, że mimo technologii, która w Europie jest bardzo rozwinięta, nieporównywalnie lepsza od tej, która jest tutaj osiągalna, to niektóre rzeczy robi się tutaj w tempie też nieporównywalnie szybszym do tego, co robione jest w Europie. Dlatego, jak zawsze mówię, są bardziej ciemne i bardziej jasne strony różnych kontynentów i różnych państw. Jeśli chodzi o budowę dróg i renowację tych dróg, to naprawdę tutaj jest to na nieprawdopodobnie wysokim poziomie. Ta szosa, po której w tej chwili jedziemy, była w tamtym roku po prostu w stanie rozpadu. Tu były tylko dziury. Proszę zobaczyć, gładko, jak stół. Teraz będą nowe słupy elektryczne wymieniane, nowe oświetlenie. No, jestem pod wrażeniem, muszę to powiedzieć. A tu zobaczcie trochę tej najładniejszej, najnowocześniejszej strony von Dar es Salaam. Piękny nowy most, panorama na te nowe budynki, które są jeszcze budowane i gotowe. Tu jest naprawdę ładnie, ale już bardzo drogo. Tu są piękne apartamenty do wynajęcia, które kosztują też bardzo dużo pieniędzy. Tutaj już taki apartament startuje się z ceną od około 2000 dolarów za miesiąc. I jak ktoś ma takie pieniądze, to naprawdę może w pięknej okolicy mieszkać. Tak wygląda ten najnowszy most w Dar es Salaam. Panorama na te wysokie domy, czy wieżowce, jak to się nam zwie. No, coś ładnego. I tam panorama na ocean. Ładnie, prawda? Ale tu nie jest tanio. Ładnie, ale
to już trzeba mieć naprawdę finansowe możliwości. To jest też uważane za miasto milionerów. To jest największy procent milionerów w całej Afryce, który mieszka w Dar es Salaam. I tak oto zapoznałem Was przynajmniej trochę ze stanem dróg tutaj w Tanzanii, jak się po nich jeździ, na co trzeba uważać i jak trzeba uważać, bo często to jest niebezpieczne. Z tym wszystkim wiąże się jeszcze następny temat, do którego się muszę też porządnie przygotować, żeby przedstawić tylko prawdę i jak zwykle prawdę, to znaczy samochody. Bo tutaj takimi wszystkimi samochodami, które są nam znane z Europy, naprawdę nie jest się łatwo poruszać. Tutaj są samochody też specjalnie nawet przerabiane, żeby miały taką możliwość przemieszczania się po tych specyficznych drogach, bo nie można tego nazwać ulicami. Dobre i nowe auta tak naprawdę jeżdżą tylko w samym centrum, w Masaki, Nikoczeni, tam gdzie naprawdę są drogi już na wysokim standardzie zrobione, bo gdyby takim autem jak Porsche wjechać tu na te wszystkie drogi, to z tego Porsche nie zostanie naprawdę nic. Ale to będzie już następny temat o prawdziwym życiu w Afryce, w Tanzanii. Mam nadzieję, że pokazałem Wam dzisiaj coś znowu z życia, znowu coś interesującego i tak będę chciał robić za każdym razem. Po prostu pokazywać tak jak jest, bez upiększania, bez dodawania rumieńców temu światu. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco i zapraszam na następne odcinki o życiu w Tanzanii. Pozdrawiam, powodzenia.